Wieczorem 3 grudnia w siedzibie Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości zebrali się przedstawiciele firm zrzeszonych w Cieszyńskim Klubie Przedsiębiorcy. Klub Przedsiębiorcy wspiera się nawzajem, firmy wymieniają się doświadczeniami, produktami, wymieniają nawzajem swoje doświadczenia. Klub powstał z inicjatywy dyrekcji Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości i tutaj działa już od 5 lat. Kiedy rozpoczynaliśmy takie planowane wsparcie dla osób pragnących zacząć swoją działalność gospodarczą, szybko zorientowałyśmy się, że małe, a nawet mikrofirmy potrzebują czegoś więcej niż sporadycznych, nawet bardzo specjalistycznych usług. Że potrzebują wsparcia, które jest wsparciem również psychologicznym. Że mikrofirmy potrzebują się wzajemnie wspierać, wzajemnie rozwijać i że potrzebne nam jest budowanie takiego stałego miejsca, w którym przedsiębiorcy mogliby sobie wzajemnie zaufać. W jubileuszowej gali brali udział ci, którzy od dawna uczestniczą w działaniach klubu. Tutaj również były prowadzone takie szkolenia odnośnie dotacji unijnych, jak pisać biznesplany z panem Jarkiem Chęcińskim, także na pewno to nam w pewnym sensie pomogło. No i na razie to z powodzeniem realizuję, także jestem naprawdę zadowolona i z uczestnictwa w klubie i z dotacji unijnych. Pojawili się również nowi członkowie, którzy otrzymali paszport klubu, który jest dla nich na pewno wielkim wyróżnieniem. Współpracujemy już jakiś czas z zamkiem, no i mam nadzieję, że ta współpraca dalej się będzie rozwijać owocnie. Już wcześniej, jak byliśmy obecni na rynku, tworząc zarówno film reklamowy, jak i film animowany, czy też prezentacje multimedialne, czy wizualizacje pewnych procesów. Także już działamy od jakiegoś czasu, natomiast dzięki tutaj klubowi przedsiębiorcy i zamkowi połączyliśmy wspólnie siły i stworzyliśmy pod jednym szyldem naszą firmę, która zajmuje się właśnie ruchomym obrazem, jeżeli mógłbym to ująć w jednym zdaniu. Twórcy klubu wielki sukces upatrują w tym, że 77% firm, które należały i należą do klubu, funkcjonuje do dziś. To jest bardzo duży wskaźnik. Natomiast dużym sukcesem jest osiągnięcie 101 członków w przeciągu 5 lat, ponieważ do takich danych dochodzą izby czy kluby dopiero po 10 latach. To jest szczególne miejsce, gdzie jest bardzo pozytywna energia dla młodych przedsiębiorców, nie tylko dla młodych przedsiębiorców, tylko dla przedsiębiorców w ogóle. Tutaj się spotykamy, tutaj się dużo rzeczy dowiadujemy o otoczeniu biznesowym, o aspektach prawnych. Bardzo istotne to te aspekty związane z poszukiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania. I tutaj się rozwijamy. Przyjeżdżają trenerzy, przyjeżdżają doświadczeni eksperci i tutaj też wymieniamy swoje doświadczenie. Starając się zapewnić ten przepływ informacji, zaufania pomiędzy firmami mikro i większymi, firmami młodymi i starszymi, ale również pomiędzy otoczeniem biznesu, władzą lokalną i organizacjami pozarządowymi, stworzyliśmy funkcjonującą, rozwijającą się organizację, która ma swoje plany, marzenia, a co jest jeszcze ważniejsze, z którą identyfikują się jej członkowie. Wśród wręczających paszporty klubu znalazł się wicestarosta cieszyński Mieczysław Szczurek, wówczas jeszcze kandydat, a obecnie zwycięzca drugiej tury wyborów na stanowisko burmistrza Cieszyna.